Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry Stoneheart, sezon drugi, Osada Alkutus, czyli nasze pustynne przygody. Moi drodzy, tak sobie pomyślałem, oczywiście klatki, mam troszeczkę spadek FPS-ów niestety, ale to chyba nie jest tak zaś źle i tak zaś tragicznie. Tutaj kończą już ściąganie tutaj tych rusztowań, chciałem szczerze mówiąc poczekać, aż oni skończą to rusztowanie, żeby zacząć już tutaj taki, wiecie, normalny odcinek, żeby pokazać, jak to ładnie wyszło. Mam nadzieję, że ładnie. Mi się podoba. Ale słuchajcie, oni też zaczęli tutaj przy okazji budować już tą chatkę, także wydaje mi się, że nie ma czasu do stracenia i trzeba tutaj zacząć działać tak normalnie. I też fajnie byłoby tutaj pokazać te różne rzeczy, które są. I to jest tak, jeżeli chodzi o jedzenie, to całkiem dobrze tu idzie. Tu są te saplingi, które na razie wydaje mi się, że to nie są aż tak nam potrzebne. Oni tutaj hodują watermelon, czyli to są arbuzy. Tu są kaktusy, czyli to będą kwiatki. Tutaj jest protogorz. Nie wiem, co to jest. Przyznam szczerze. Marchewka i oczywiście kukurydza. I oczywiście kukurydza, czyli jedzenia mamy naprawdę całkiem sporo. Co wam się tutaj stało? Co wy się tak zebraliście tutaj? A? Co to za konspiracje jakieś przeciwko mnie tutaj wyczyniacie? Tą drogą? Tak. Tutaj mogę się fajnie wkopać, będzie ciekawe wejście takie tutaj od tej strony, ale czy ja się będę tam wkopywać, nie wiem. W każdym razie, tak się zastanawiałem, co tutaj robić. Oczywiście, o nie, zostawiliście tutaj jedzenie. Watermelony tu chyba też, tak. Chyba będzie to potem pozbierać wszystko. Czy coś tutaj nie zostawiliście nic z tej strony? Nie widzę, żeby było. Okej. Pomalutku oni sobie tutaj to wszystko ściągają. Tak się zastanawiałem, że dobrze by było jeszcze to oświetlić. Daj tutaj jakieś lampy, tego typu rzeczy. Może niekoniecznie to, co to tutaj. Bryzjery to mogą być na tym. Lampy. To możecie tutaj sobie poustawiać troszeczkę tych lamp. Tylko właśnie nie wiem, czy tutaj u góry, czy tylko na dole postawić. Może tutaj w tym dziedzińcu, co jest. Takim też tutaj można byłoby coś porobić. Zobaczymy. Gdzieś tutaj na boku. Tutaj od przodu myślę, że na pewno gdzieś na filarach, może gdzieś tutaj jakąś lampę by pasowało postawić. Ten minaret tutaj oświetlić troszeczkę. Chociaż prawdę mówiąc, nie wiem, czy jakąś wieczorne modły oni tutaj mają. Tylko tego nie ogarniam. A trzeba było się dowiedzieć, trzeba było. Ale słuchajcie, myślę, że nie byłoby jakoś złe, jeżeli ja tutaj bym postawił dwie lampy. Oczywiście tutaj trzeba jeszcze wam drabinkę dorobić, żebyście mogli dosięgnąć do tych lamp. Chociaż może się pospieszyłem, bo najpierw oni powinni sobie te rusztowania pościągać, żeby to wszystko na spokojnie załatwić. Ale tą ścianę tutaj już można widać. Widać mniej więcej zarys, jak to może wyglądać dalej. Myślę, że nie wyszło to źle. Oj, oni się teraz tutaj nie dostaną. To widzę przez okienko, że dalej tutaj zbierają te rzeczy, te dywaniki tam. Dalej to nie jest zebrane. Ciekawe, kiedy oni to zbiorą. Tutaj drzwi są wstawione, tak swoją drogą? Tak, w tych rusztowaniach na pewno postawiliście drzwi. Na pewno. Za ludzie. Co to jeszcze stockpile'a? To i to mogę tutaj ściągnąć, bo to nie będzie potrzebne w tym miejscu. To też będzie stockpile typowo i tylko dla herbalista. Jakieś ubranka tego typu rzeczy, to by w sumie tutaj mógł postawić urnę na wszelkiego tego typu rzeczy. Nie tyle narzędzia, co po prostu na broń i ekwipunek. Możecie postawić. I co postawicie? Tak, biegnie już sobie tutaj jakaś koleżanka nasza. Kim ty jesteś swoją drogą? Czy ty jesteś... O, Weaver. Weaver i targa rzeczy. To i to. I może jeszcze narzędzia, chociaż może i niekoniecznie. Mi narzędziami nie przesadzajmy. Brazierów mi naprodukował bardzo dużo. To jest dobre, bo te brazery tutaj będę chciał poustawiać wzdłuż tutaj tej alejki. Tylko to może później. Kurczę, zaczęły muchy latać. Ciepło się zrobiło, muchy wszelkie wylazły.
Leto tutaj taka na wokół, nie będę musiał się nią zająć. Ale to już poza odcinkiem. Tutaj te lampy. Zastanawiam się, czy jakoś tą kopułę oświetlić. Jakieś tutaj właśnie, te, może nie tyle brazery, te duże, co te mniejsze lampy, jak to się nazywało. To, stone brazier, a to się nazywa power brazier. Interesujące, może to też te stone wall mounted latarny, to też mógłbym w sumie porobić. Accept, a co ty chcesz tutaj, co ty byłeś? Basket, tak, mamy. Co? To jest drugi gość. Ja myślałem, że ty wróciłeś tutaj z tymi Silkweed. A ty masz właściwie to samo, tylko że ty mi dasz Acorns. Acorns, czyli to są żołędzie, z tego co kojarzę. Czyli to jest takie zwykłe, standardowe drzewko właśnie z biomu leśnego, że tak powiem, z tego normalnego biomu. Ciekawe, interesujące. Naprawdę. To by to oczywiście pobudowaliście jedną ścianę, a resztę zostawiliście. Ech. Więc to na razie przestawię, bo coś czuję, że to wam przeszkadza tutaj w budowie. Ewentualnie w budowie może też przeszkadzać to, właśnie, że nie macie materiałów. Więc wam drugą jest ciemno, to by też pasowało jakieś latarnie postawiać. Tylko, że no światło tutaj w tej grze to niestety jest lagotwórcze, że tak powiem. Jak są substancje rakotwórcze, tak tutaj są substancje lagotwórcze. Tą jedną z tych substancji to jest właśnie światło. Także nocą już teraz, w tej chwili mam właśnie spadek FPS-u, dosyć poważny. A co dopiero później będzie? Nie wiadomo. Tonik, magiczny napój, proszę mi go wypić tutaj. Czy ty możesz craftować coś lepszego? Możesz, ale to już chyba nie jest jakoś super potrzebne. Kleryka, nie chcę się na razie bawić w kleryka, bo nie wydaje mi się to jakoś super potrzebne. A te rzeczy strange... Tonik... Accept. Moi drodzy, mamy nasiona silkweedu. Saving. Okay. Silkweed, czy ja ciebie mogę tutaj postawić jakieś 7 na 11? Powinno być dobre. No i co? I nie mam silkweedu. Oszukali mnie? Czy oni mnie oszukali? Już je wymieniłem chyba, nie? Miałem te baskety 8. Chyba, że te nasionka są dopiero gdzieś tutaj, ale nie widzę, żeby tutaj były te nasionka. Oje, oszukali mnie, czemu? Może wy nie ogarniacie po prostu tutaj tego poletka? No nie widzę tutaj, żeby tu miał circuit. No nic, trudno. Czyli ten trader też pewnie będzie jakiś oszukany. O nie, oddałem za darmo jedzenie. Najgorzej na świecie. Okropne rzeczy się stały. Czemu wy nie ściągacie tego rusztowania? Przecież to jest najprostsze z możliwych rzeczy do zrobienia. Jak wygląda w środku sprawa? No eku, w środku, patrzcie ile w środku tego drewna tu jest. No ale bez tego rusztowania wygląda już to lepiej. No nic, mam nadzieję, że to nie jest zbugowane. Bo byłoby naprawdę przykro, gdyby to było zbugowane. Chyba, że ja zbugowałem tutaj tą drabinką. I tym. Mam nadzieję, że nie. W każdym razie mam save'a. W razie czego mam save'a, będziemy mieli co robić. Silkweed Seed. Już. A więc to tak. A więc to tak. Jest, mamy Silkweed. Yeah. Oho. Dokładnie o to chodziło, czyli widzicie, to było w skrzyneczce, trzeba było tego użyć po prostu, tak samo jak te toniki. A propos toników, czy wy jesteście na toniku, czy wy wypiliście magiczny napój? Nie, bardzo proszę. Będziecie szybciej biegać. Mam nadzieję, że wy się nie uzależniacie jakoś od tego. A, ciekawe by to było. O, mamy te karawany już. One wyglądają tak, nie są jakieś duże. Ale i też nie są małe.
Tutaj można byłoby jakieś małe alejki porobić z tego, pobudować, ale to też bym musiał tutaj te stockpile poprzesuwać. Myślę, że to jest najwyższy czas i pora właśnie tak zrobić. Co wy tutaj macie? Te narzędzia plus to, ok. Czyli to mogę przesunąć, czy ja chcę to tutaj przesuwać, czy tutaj zbuduję coś. Na razie wydaje mi się, że nie. Coś takiego i to było to i to. Ok, i proszę mi tutaj remove. Tutaj zaś jest tylko te. No to nie jest w sumie jakoś super potrzebne, bo to tu mam coś podobnego. Mogę co najwyżej zwiększyć tutaj jeszcze jeden taki 8x8 na te wszelkie kwiatki i tym podobne. Tutaj będzie ścieżka i to będzie ten nasz Weaver. Dalej też jakieś domki pobuduję. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, także tutaj, a tutaj było, tutaj były tylko te bronie i toniki, to w sumie też mógłbym remove zrobić. To przesunąć gdzieś tutaj może. To miałabyś przy okazji blisko tutaj do tych kwiatków tego typu, tego rodzaju. I stockpile może gdzieś tutaj na plecach. Związany właśnie z, po pierwsze, może tutaj właśnie, tutaj dajmy kwiatki, a tutaj dajmy te toniki. To, o, i myślę, że to byłoby całkiem w porządku rzecz. Troszeczkę masz może i daleko, ale kto by się tym przejmował. A po co ja te kwiatki zbieram, to nie wiem, bo te kwiatków mam od cholery. No ale jak są, to niech już niech będą. Zbieramy. Nasi tutaj wojownicy są w pełni wyleczeni. Bardzo mnie cieszy. Szkoda tylko, że tylko jeden tutaj chodzi z tarczą. Teraz pytanie za punktów 100. Czemu ty nie robisz tej skóry? Nie masz tu skór. A to tutaj to co to jest? Przepraszam bardzo. Czy to nie jest moje? Nie no, moje. Nie mogę tego zlutować. Co się stało z traperem? Gdzie jest traper? Gdzie jest traper? Tutaj, zaj. O, gładny króliczek. Tanek. No, zażar mięso. Czemu ty zostawiasz tutaj te rzeczy? Czemu wy tutaj zostawiacie te rzeczy? Pokaż mi swój backpack. No, skóry w końcu. Farmy level 4, ok. I co, podniosłaś jedną skórę? Co ty z tą jedną skórą zrobisz? Pokaż mi to. Pokaż mi, co ty z tą skórą będziesz chciała zrobić. Chyba, że ja nie mam stockpile'a na skórę. O, farmer. Dzień dobry, czy ty masz coś ciekawego tutaj? Może i niekoniecznie. Jedzenie dla zwierzaków to może niekoniecznie. To też nie jest... Jajka, czy mnie chce jajka? Niekoniecznie. Jedzenia mam całkiem sporo, wydaje mi się. Znaczy, ja mam ci coś do sprzedania? Też nie wydaje mi się, żebym miał jakieś super rzeczy do sprzedania. 7 tego, 8 tego. 7 chlebków. Bardzo dużo mięsa. Nie wydaje mi się, żebym miał jakieś super rzeczy do sprzedania. To może jeszcze zostawię. O, to zostawię. Będzie na kiedy indziej. Ja może nie mam stockpile'a właśnie na skóry. Gdzie tu są te skóry? No właśnie. Dlatego wy też nie znosicie tutaj tego, bo nie ma gdzie tego położyć. Może teraz coś się polepszy. Invaders. Patrz, jaki tłum zombiaków. 2, 4, 6 zombich. 2, 4, 6 zombich. I każdy ma te mejsy. Brązowe mejsy. O nie, czy my się obronimy? A ty gdzie ty biegniesz? Po co ty biegniesz, workerze? Po co ty biegniesz, kolego, tam? Oczywiście, jak zwykle, w złym miejscu i w złym czasie. Proszę mi tutaj pobiec. I wy tutaj... Może tak. Bo wy tutaj będziecie sięgniecie tutaj tej drabinki. I może nawet lepiej. Robię coś takiego. A wy powinniście tutaj, jak one właśnie wejdą... na tą drabinkę, także tu będzie ciaśniej.
przez to wy będziecie mieli dużo lepszą skuteczność w tej bitwie. Patrzcie, ten klif jak pięknie działa. Jak to pięknie działa, oni bardzo mało obrywają, nasi bardzo mało obrywają, za to oni są bici tutaj na potęgę. Patrzcie, rachu ciachu i po problemie. Bez nawet większych... Frutman level 5, patrzcie. Bez większych problemów. Jakie straty? Wy tutaj strat właściwie w ogóle nie macie. Ten troszeczkę oberwał mocniej. Ten rozkaz tutaj anuluję, żebyście mogli już się zwolnić tutaj. Ten troszeczkę oberwał, bo ten przytankował. I ty jesteś gamoń. Infected. Co? A, powstrzymuje przed naturalnym... Poczekajcie, powstrzymuje naturalne leczenie via willpower, czyli przez willpower. Willpower, czy to jest to? Tak. Czyli im więcej willpowera, tym szybciej się będziesz leczył, ale to jest infected. A jeszcze pytanie, jak długo to będzie ci się utrzymywać? 3 godzinki. Ale ten willpower nie jest jakoś super teraz w tej chwili potrzebny. Tym bardziej, że... Zaraz tutaj powinien... O, już tutaj zaleczył. No właśnie, także herbalizm zadziałał. Tak jak powinien zadziałać. Naprawdę? Naprawdę? Boże, co za gamonie. Wyjmijcie tą drabinkę, bo ona tutaj będzie brzydko działać pewnie na tą ścianę tutaj. O Jezus, naprawdę? Czemu ja nie zauważyłem tego wcześniej? Może też dlatego tutaj się nie budowało tego, bo ta kobitka, co tutaj co miała budować, to ona się zbugowała. O nie. Rusztowania jak były, tak są. Nie, może macie po prostu za dużo rzeczy na głowie. Dobra, poczekajmy. Poczekajmy z tym, bo nie ma co szaleć. Dobra, są tutaj skóry. Czyli ty też będziesz tutaj mógł już robić te rzeczy, tak. Już tutaj możesz robić te rzeczy. A to oznacza, że ty tutaj tak samo pójdziesz w ruch. Ile tutaj? 3. 3 teraz irona ci brakło. Właśnie, ja cały iron przerobiłem na stal. Trochę głupota. Drewna nie ma. O, popatrzcie, wy drewna nie ma. Czy ja chcę ścinać te drzewa, czy poczekać, aż one wyrosną? Wydaje mi się, że te stąd tutaj mogę ściąć. To nie zaszkodzi mi jakoś. Herbalist level 3. I to jest? O, 50% więcej efektywności. Bardzo dobrze. Ciekawa rzecz. Proszę mi tutaj sobie łyknąć tonika. No właśnie, ta tutaj kobitka się zbukowała, dlatego oni tutaj nie byli w stanie budować dalej. Oh. Najgorzej na całym świecie. Ale słuchajcie, z drugiej strony widzę, że tutaj już ładnie wyczyścili teren. To oznacza, że można byłoby tutaj się zająć jakimś placem targowym. I teraz tak wpadłem na pomysł, że tutaj można byłoby zbudować jakiś market. Tylko ja bym musiał sobie poszukać planów, jak takie markety wyglądają. Jak to wygląda. No, to nie byłoby głupie tutaj postawić taki market, taki w sensie, że nie tylko te kramy uliczne i tutaj jakieś aleki, tylko wiecie, cały budynek zbudować. No to nie byłoby głupie, moi drodzy. A herbalista mogę tutaj postawić, tutaj chatkę herbalista, bo tu będzie przy tym meczecie, wiecie, leczące sprawy i tym podobne. Tutaj gdzieś blacksmitha mogę postawić, chatkę dla blacksmitha tutaj zaraz za tym marketem. No, plany są i to całkiem ładne, moi drodzy. Tych drzewek bym chciał tutaj gdzieś posadzić, kilka drzewek. Może tutaj jakiś placyk stworzyć? Zobaczymy. Moją drogą. Moją drogą. Czy jak ja to wszystko pościągam? To czy wy tutaj się już postawicie w tym miejscu, w którym powinniście się postawić? Myślę, że to tak powinno zadziałać. Widzę, że ten kawałek drewna zostanie. Ja już wiem, że on tutaj zostanie na tym dachu i trzeba będzie budować drabinkę. Ja wiem, że to zostanie. Naprawdę jestem gotowy się założyć o to. Ten kawałek drewna tutaj. Akacja.
Oni zapomną o tym na pewno. Czemu wy tego rusztowania nie ściągacie? Może to przez to anuluję wam, a tego nie mogę anulować. Dobra, ale domek właśnie dla Weavera właśnie powstaje. To nawet, że całkiem sprawnie, całkiem szybko. Ej, fajna sprawa. Zabrali tego klocka, o nie! Zagrałbym zakład. No ale spokojnie, tu jeszcze jest kilka tych klocków. O nie, też zabrali. To oni są mądrzejsi niż myślałem. Może w środku zostawią? W każdym razie potrafią już schodzić normalnie i wchodzić. O! Kolejny kandydat do ten. Akacja log. Po drugie, tu mam jakieś wiadomienie. Też zebrali. Niesamowite. Po drugie, to chyba pasowałoby jakieś domki pobudować. No to mam 2, 4, 6, 7, 8, 9 chórzeczek. A mamy 20 hertlingów. Tak być nie może, że oni gdzieś tam się walają. A propos hertlingów, jak tam wygląda... Ten jest tutaj smutny. Czemu ty jesteś smutny? Ty też jesteś Talim. A Talimowi się już polepszyło. O co tobie chodzi, moja droga? Pokaż to się. Czym rzecz? Czym rzecz? Bałaś się o swoje życie. Zjadła jakieś... Baba jakoś jej żarcie. Spała na dworze i spała nie w swoim łóżku. No, powiedzmy, że masz powody być smutną. Ale czy ja wiem, że aż takie? Czy wy już tutaj postawiliście? Tak, tutaj jest to ten kołowrotek, czy jak to się nazywa? Już jest? Patrzcie, tutaj pozbierali te. Kurczę, tutaj pozbierali, a to oznacza, że... A to oznacza, że... No, pause building, tu jeszcze nie postawili wszystkiego. A co jakbym te drabinki zbudował tutaj w ogóle z drugiej strony? Tutaj jedną. Tutaj drugą. I tutaj leder, tutaj trzecią. Czy teraz byście dali sobie radę tutaj z tym? Bo może to przez to, nie wiem, zobaczymy. Co ty masz tutaj na sprzedanie? Mieczek sobie chcę kupić, bo to może mi się przydać. Drewno sobie kupię, bo to też się przyda. Szeszłoc to też kupię. Czemu by nie? Stać mnie na to. A sprzedać ci mogę? Ja ci mogę sprzedać. Brazery. Lampy może mi się przydadzą jeszcze. Lej. I ten to jeszcze zostanie. Tutaj z materiałów też widzę, że mogą zostać. To ci mogę sprzedać. I tyle. Dziękuję. Okej, to już jest teren pozbierany. Także ja sobie tutaj będę musiał przygotować jeszcze ten projekt właśnie tego kramu, tego marketu. Bo to wydaje mi się, że to będzie całkiem fajnie wyglądać. Tutaj może być w ostateczności jakaś ścieżka, to tutaj bym ją raczej postawił. Zejście tutaj w dół niż tutaj. Tutaj to tak nie pasuje mi po prostu. Silkweed tutaj wyrosł. Bardzo proszę mi go zebrać. Zawsze to będzie... Mimo, że sadzę, to zawsze to... Oni dopiero posadzili, zanim to wyrośnie, zanim co za nim. Jak to jeszcze dużo czasu minie. To są bandaże, toniki. Proszę mi tutaj łyknąć jeden przy okazji. Dobra, ten budynek jest zbudowany. Bardzo dobrze. Owner. Ownerem, czyli właścicielem tego będzie... Patrz. Okej, czyli tkaczka nasza ma już tutaj rzeczy. Ciebie mogę już przenieść tutaj pod to, tutaj gdzie powinnaś mieć tą urnę, czyli tutaj. Okej. Wy tutaj pościągacie to rusztowanie, nie wydaje mi się.
Ale postawiliście za to te lampy. Szkoda, że tu zostawiliście kolejną. Bardzo szkoda. No i co? Lecisz wrócić się po to? Tak. Brawo. Proszę mi to ściągnąć od razu. Kurczę, szkoda. No, a ty co tutaj biegasz? A może wy się nie możecie dostać tutaj do środka i to wam blokuje? Żeby to zebrać. No, troszeczkę tego rusztowania tutaj jest całkiem, że gęsto. Nie ma co się spać. Invaders. To golemy. O, ale słuchajcie, wydaje mi się, że golemami zajmiemy się dopiero w następnym odcinku. Także bardzo wam dziękuję za uwagę, ja sobie zapiszę grę, zresetuję grę, bo to czasami pomaga właśnie na takie bugi i tym podobne rzeczy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także bardzo wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie i cześć.